Czasami powiedziałabym, moja dobitność, czy też wściekłość, bo to już nie jest złość, dotyczy to tylko tego, że mamy 4 dni na to, żeby ich uratować. I to jest trochę jak z chorym. Jeśli wiesz, że on ma 4 dni do tego, żeby przeżył, to musisz również czasami używać elektrowstrząsów. Jeśli oni są lekko odurzeni, albo znieczuleni, albo udają, grają jakąś rolę, a mamy dalej te 4 dni, cały czas coraz mniej tych dni, no to szanse na ich powodzenie jest coraz mniejsze. Moim zadaniem jest to, żeby oni mieli sukces, pieniądze i szczęście. Jeśli widzę, że sami od siebie oddalają to wszystko, jest mi bardzo przykro i walczę dalej, ale walczę do ostatniej kropli krwi. Dla mnie to jest ogromne wyzwanie, dlatego że ja jestem bez maseczki. Prowadzimy to w takich warunkach, w jakich jakby była wojna, no bo to jest zamknięte, tam nie można kupić dekoracji, czasy się zmieniają, w tej chwili mamy wszystkie sklepy z dekoracją prawie że unieruchomione, wszystko można jak się chce. I jak widać, kuchenne rewolucje mogą, bo te restauracje w Szczyrku mają full, się utrzymują właśnie przez okienka. Mamy zamkniętą restaurację. Na szczęście nasze okienko okazało się bardzo atrakcyjne i ten wybór dań jest bardzo, bardzo ciekawy, bo jest bardzo prosty. Obniżyliśmy jak gdyby ceny, rodzaj jedzenia jest bardziej popularny, bardziej polski, bardziej zbliżony do tego, co ludzie potrzebują. Placki ziemniaczane ze śmietaną i cukrem, ale również placki ziemniaczane z łososiem albo z tatarem ze śledziem. Są fantastyczne bułki z całym schabowym, czyli wszystko to, czego byśmy chcieli, nawet jak jedziemy po drodze na polskich autostradach, nie jesteśmy w stanie zjeść tego tak dobrego, jak się jest tych okienek. Te okienka są fantastyczne i też można zamówić do domu. My wysyłamy do domu. Obecnie tworzyliśmy delikatesy Magdy Gessler w Fukierze, które dostarczają jedzenie w całym województwie mazowieckim, a wkrótce w całym kraju.